Roma miała szansę na skompletowanie wszystkich dostępnych wrocbalowych trofeów. Aby nie oglądać się na rywali, musieli wygrać dwa ostatnie mecze. Najpierw odprawili z kwitkiem Industrial Solutions Group, a w decydującym spotkaniu rozgromili Tomtex 6-0. Wielka niewiadoma tym samym przerwała monopol na triumfy w WLB duetu FC Spec Szpilmacherzy. Mamy komplet trofeów, jeżeli chodzi o Koźniki, jak i Wrocław, WLB. Co więcej, no, super puchary przed nami i obrona w tył. Mecz trudny, ale końcówka była dla nas. Tak. Według mnie, no, wiadomo, transfery też dały wzmocnienie, jeżeli chodzi o Damiana Madeja, to na pewno, no ale dyscyplina oczywiście, no i pochwalić kapitana, to strategia, jak zawsze. No i konsekwencja, także. No i oczywiście całej ekipy pozdrowienia dla Andrzeja. Lecz się tam i wracaj szybko do piłki. Serię zwycięstw kontynuuje ekipa WSOWL Kadra, która podobnie jak jesienią wygrała drugą ligę. Czy tym razem podejmą walkę w najwyższej klasie rozgrywkowej, jeszcze nie wiadomo, ale po wzmocnieniach, jakie dokonali przed sezonem, na zaplecze są po prostu za mocni. Wrzuciliśmy tylko tabelę, jesteśmy teraz też na trzecim miejscu, ale od końca, niestety. No nie wiem, czasami problem ze składem. Na przykład z wielką niewiadomą przy tym przejściu ze Specem bez bramkarza. No co, dostaliśmy 13-0 z niewiadomą. Były takie mecze na remisy, typu dzisiaj, 4-4 w ostatniej sekundzie. Co prawda ten już się nie liczył, bo i tak wiedzieliśmy, że spadamy. Ale wcześniej były takie i z chyba z Empower, i z BNY Melon. Z Budowlanką był taki, więc gdzieś tam te punkty potraciliśmy na samym początku i później już graliśmy z coraz trudniejszymi rywalami, także no było ciężko. Poza tym wydaje mi się, że też poziom w tym sezonie był bardzo, bardzo wyrównany, bo jak tak oglądałem na tabelę z zeszłego roku, z zeszłego sezonu, to tam powiedzmy 8-11 punktów chyba już dawały utrzymanie, a tu nawet gdybyśmy dzisiaj wygrali, to i tak spadaliśmy. To jest bardzo mała różnica w tej środkowej tabeli. Tak, no wydaje mi się, że tak. Przynajmniej się wyrównał. No a u nas chyba w zespole o dużo spadł, więc będziemy musieli walczyć o powrót do pierwszej ligi.